Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Czy Rosja powinna zostać oficjalnie, formalnie uznana za państwo terrorystyczne, jak pan uważa? Dzisiaj były kolejne, nocą wczoraj, kolejne ataki na miasta, na cele cywilne. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, obserwując tą agresywną politykę, że to jest polityka terrorystyczna. Pan Putin rzuca bomby, rakiety, wysyła i prowadzi politykę, która ma mordować niewinnych ludzi. Robi to z pełną premedytacją i wie, po co to robi. To znaczy, żeby zastraszyć społeczeństwo ukraińskie, a nuż zacznie wywierać presję na prezydenta Zełenskiego, że chce jakiegoś pokoju, niesprawiedliwego pokoju. Więc to, co się dzieje w tych relacjach wojennych... Wszyscy wiemy, panie przewodniczący, ale ja pytam konkretnie, bo z tym się wiążą pewne konsekwencje są tego. Jeszcze we wrześniu prezydent Biden, pytany o to był na nie. Ja nie mam tutaj takich wątpliwości. My jesteśmy bliżej niż dalej tej granicy polsko-ukraińskiej i wojny, która na wschodzie Ukrainy się toczy w takim konflikcie wojskowym, ale ona się toczy też blisko naszych granic, bo przecież spuszczenie rakiety na Lwów to jest blisko naszej granicy. Putin jest terrorystą, jest zbrodniarzem międzynarodowym. Jeżeli nie będziemy jako opinia międzynarodowa mocno działać, nie będziemy o tym głośno mówić i nie będziemy też tego zapisywać, to my wszyscy będziemy kiedyś w kłopocie, bo Putin jakoś tą wojnę rozwiąże, może podpisze jakiś traktat, ale na koniec przyjdzie kolejny raz atakować, a jeżeli nie on, to jego następca. Więc tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Im mocniejsze działania, im większe sankcje, im większy krajobraz wspólnoty międzynarodowej określającej pana Putina jako zbrodniarza, tym lepiej. Panie przewodniczący, a czy Polska powinna starać się o udział w programie Nuclear Sharing? Powinniśmy rozważać każdą ewentualność, a broń atomowa stoi przecież obok granic Polski, bo stoi w Niemczech. Jeżeli jesteśmy o tym przekonani, że to by pomogło polskiemu bezpieczeństwu, to ja nie zamykam drogi. Ale uważam, że ta dyskusja powinna odbywać się najpierw w kuluarach, najpierw powinna odbywać się z partnerami ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, bo to oni są dysponentem tej broni, a dopiero później powinna być ogłaszana w mediach. Mam wrażenie, że w Polsce idziemy inną drogą. Na początek mówimy o dyskusji wewnątrzpolitycznej czy wewnątrzspołecznej w Polsce, a później zapytamy Stanów Zjednoczonych. To trochę jest nierozsądne, szczególnie, że jeżeli chcemy rozmawiać o broni atomowej, to rozmawiamy tylko z jednym państwem, które może zablokować tą decyzję, po prostu decyzją prezydenta. Więc warto by było pana prezydenta Dudę zapytać, czy jakąkolwiek rozmowę z prezydentem Bidenem w tej sprawie odbył. Na pewno odbyły się rozmowy, nie wiem na jakim szczeblu. Tak zresztą mówił prezydent. I też nie bardzo wiemy, w jakim okresie to miało miejsce, ale Lewica chce zwołania posiedzenia, zresztą nie tylko Lewica, inne partie opozycyjne też posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby się czegoś dowiedzieć, czy żeby coś doradzić. Doradzić i dowiedzieć. Jeżeli mówimy o programach chociażby rozmieszczenia w Polsce broni atomowej, no trudno, żebyśmy o tym nie rozmawiali wewnątrz klasy politycznej całej. Prezydent zwoływał te Rady Bezpieczeństwa na początku wojny. Później przestał. Nie wiem dlaczego, a one miały dobry przebieg, nikt się z nikim nie kłócił, bardziej było zrozumienie, ale też wspólnota interesów. Mamy mobilizację w Rosji. Rozpoczynają się działania na Ukrainie, jest mobilizacja. Łukaszenka ogłasza, że będzie współdziałał z Putinem ręka w rękę. Mamy sprawę bezpieczeństwa energetycznego i jeszcze szansę na to, że ten prąd czy inne walory energetyczne z Ukrainy możemy dostarczyć. Spraw jest mnóstwo. Warto by było zatem spotkać się w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i porozmawiać. A ostatnie wydarzenia, czyli bestialskie ataki rakietowe, no są czymś, co jeżeli nie jest omówione, to później ciężko reagować i utrzymywać jedność klasy politycznej. Więc tutaj apel do prezydenta. Zwołajmy Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent powinien to zrobić. Im szybciej to zrobi, tym większa szansa, że ta wspólnota interesów, bo ona też jest ważna, taka solidarność polska zostanie utrzymana. A od początku wojny mam wrażenie, że wszystkie partie polityczne z wyjątkiem Konfederacji idą w tym prądzie takim wspomagajmy Ukrainę, bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. A propos bezpieczeństwa energetycznego, rząd przedstawił wczoraj propozycję zamrożenia cen energii dla samorządów, podmiotów wrażliwych, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Samorządowcy mówią, że to jest za mało. Co pan na to?
zacznę od tego, że nareszcie jakiś krok w dobrym kierunku, że ktoś tam pomyślał, usiadł i zaczyna jakoś widzieć perspektywę, a nie jest tak, że przyjmujemy co kilka tygodni nową ustawę, a później następna ustawa anuluje starą ustawę. Już miał być węgiel po 1000 zł, a jest po 4000 zł. No ale być może będzie tak, że znowu trzeba będzie anulować ustawę, bo sytuacja jest dynamiczna, te ceny się zmieniają na świecie i tak dalej. Nieprawda to jest, że mamy sytuację dynamiczną. Sytuację z polską giełdą, z problemami, z dużym przyczyną jest wypowiedzi polskich ministrów. To też warto powiedzieć. Lewica wnioskowała o to, żebyśmy taką drogą zamrożenia cen poszli w wakacje. Wskazywaliśmy, że to jest najmądrzejsze, najlepsze rozwiązanie. Wtedy pani minister Moskwa mówiła, hola, hola, to jest regulacja rynku, nie będziemy tego robili. Dzisiaj to robią. Bardzo dobrze, że skorzystali z pomysłu Lewicy. Mam wrażenie, że... Ale też te ceny jest, zdaje się, dlatego to czynione, że jest zgoda Unii Europejskiej. Komisja Europejska wyraziła zgodę w wakacje, no właśnie. Więc 2 miesiące poślizgu mamy. To dlatego Lewica o tym wtedy mówiła, bo szliśmy zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, a w Polsce 2 miesiące trzeba było się zastanowić, czy to dobry jest pomysł. Dobrze, że to zaczynają, nie będę krytykował. Mam nadzieję, że ceny dla samorządów jeszcze jeśli trochę spadną. Jeszcze trochę spadną, tylko że jak one spadną, no wie pan, bo to zamrożenie cen to nie jest tak powiedzenie, niech się tak stanie, tylko to jest kosztem czegoś. Gdzieś trzeba znaleźć pieniądze. Słyszałem pana ministra Sasina i szefów spółek Skarbu Państwa, którzy występują z nim na konferencjach i mówią, że będą na marży minimalnej, ale nie będą tracili. Więc jeżeli ktoś nie będzie tracił, a cena minimalna będzie niska, no to chyba dobre rozwiązanie. Takie mam wrażenie, że tutaj sam premier wskazywał, że to jest dobre rozwiązanie, bo nikt nie będzie na tym stracił. A czy można jeszcze trochę obniżyć cenę dla samorządów? Nasi eksperci na lewicy mówią, że można. Więc usiadłbym jeszcze do stołu, porozmawiał o tym, jak to będzie wyglądało ostatecznie, bo jeszcze jest czas, jeszcze te przetargi w samorządach nie wszystkie rozstrzygnięte i mam nadzieję, że premier też dostrzega, że jeżeli nie będzie pomocy dla samorządów, to będą bankrutowały. A czy propozycja udziału samorządów w dystrybucji węgla to jest powód do wzajemnych oskarżeń pomiędzy rządem a opozycją? No to głupi pomysł jest po prostu. Jeżeli mamy do czynienia z mądrymi pomysłami, tak jak pani powiedziała, to ja chwalę. To widzi pani, że nie mam problemów z tym, czy ja z PiS-u, czy z Platformy, czy z Hołowni. Wszyscy powinniśmy mówić o mądrych rzeczach mądrze. A jeżeli ktoś przygotowuje złe pomysły, takie, które... No, samorządowiec ma być logistykiem, ma dostarczać węgiel. No to nie jest odpowiedzialne rozwiązanie, dlatego że mamy do tego firmy. Trzeba regulacji ceny, zaopatrzenia i dostępności węgla. Jeżeli to będzie, to te składy przecież przez 20 ostatnich lat działały. Nikt nie pomagał im z samorządu dystrybuować węgiel i wszystko szło dobrze. Dzisiaj mamy problem. Ale jednak nie ma węgla, samorządy się węgla, zgłaszają, panie pośle, zgłaszają się do udziału w tym programie, tylko potrzebują pewnych zmian w prawie, ponieważ jak dowodzą, prawo im na to nie pozwala. Innego zdania był do tej pory premier Morawiecki i zdaje się, że przy swoim zdaniu pozostał, ale rząd jest gotów dokonać zmian w prawie, żeby uspokoić tych samorządowców, którzy się obawiają, że to będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami. 2,5 tysiąca samorządowców w Polsce. Wczoraj Lewica organizowała wysłuchanie społeczne dotyczące ustawy o ochronie ludności, ale rozmawialiśmy też o węglu. Samorządowcy w zdecydowanej większości mówią, to jest niepotrzebne zadanie i pieniądze, na które pewnie nie będą szły z centrali zabezpieczone środki. My idziemy też tą drogą. Są odpowiednie do tego łańcuchy logistyczne, które przez lata powstały. Uregulujmy cenę, sprowadźmy węgiel, nie obciążajmy samorządów. To jest takie przerzucanie odpowiedzialności. Samorząd jest od chodnika, od drogi, od oświetlenia, od szkoły, żłobka, od wszystkiego, co jest dotychczas, a nie jest od węgla. Panie przewodniczący, politycy Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kontrolę poselską, żeby dowiedzieć się, co jest w nocie dyplomatycznej skierowanej do Niemiec. Czy tam jest słowo reparacje? No i mówią, że tego słowa nie ma. Czy to jest tak ważna sprawa, że warto o to się spierać, warto o tym dyskutować? Bo no, niektórzy mówią, że tu chodzi o efekt i dochodzenie no, jak najskuteczniej do uzyskania od Niemiec pieniędzy. Ten spór, można powiedzieć, takie emocje wywołało Prawo i Sprawiedliwość. Obiecało, że będzie nota dyplomatyczna, która będzie wskazywała na odszkodowania w wysokości 6 bilionów złotych. 6 bilionów złotych. No to przecież pan Kaczyński mówił. No i później składa notę minister spraw zagranicznych, gdzie nie robi załącznika finansowego, nie robi załącznika z raportu, który jest i nie wskazuje, że to reparacje, tylko jakaś współpraca. No to trochę jest chore i śmieszne. No bo jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to tą notę by po pierwsze ujawnił, po drugie powiedział, to jest pierwszy krok, za chwilę drugi krok. A jak się składa notę,
i pan minister robi konferencję prasową, pan minister Rau, na której mówi, nareszcie wystąpiliśmy z żądaniem reparacji, no to przecież ktoś poszedł i zapytał, co złożyliście. I okazało się, że ogłosili, że złożyli reparacje, ale ich nie złożyli. Ale jest to kwestia może nazewnictwa i skuteczności. No nie, no. Jeżeli ma pani roszczenie do banku i chciałaby pani odzyskać od banku na przykład zaległą ratę, 1000 zł, to pisze pani w tym piśmie do banku, chciałabym odzyskać 1000 zł, Beata Michniewicz, kropka. A Polska napisała, chciałabym odzyskać pieniądze, jakieś, x, ale nie wiem za co i nie wiem kiedy i w ogóle nie składam załącznika. No to jest nierozsądne. Tak, ale krytyka tutaj dotyczy samego braku słowa reparacje. Nie, ja zwróciłem uwagę na załącznik. Nie ma załącznika dotyczącego kwoty. Nie złożono tego, co przygotowano. No jakby pani składała tę umowę, pani redaktor, to napisałaby pani, ile jest tego długu, czy nie? Bo potrzebna jest waloryzacja, jak mówił Arkadiusz Mularczyk. No nie. No, bo ja jest wiem, inflacja. Pani... Bo jest inflacja nie... i w związku z tym ta suma jest do dyskusji, ale raczej ona będzie korygowana w górę. No tak, patrzę w pani oczy, pani redaktor, i myślę, że myślimy podobnie. Ja mam poczucie, że jednak ta kwota powinna paść. Panie przewodniczący, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, wygłaszając mowę podczas pogrzebu Jerzego Urbana, porównał zmarłego do premiera Mateusza Morawieckiego. Mówił, dziś rolę Urbana przejął na siebie premier Morawiecki. On zarzucał Urbanowi, że ten w okresie PRL-u kłamał, zdarzało się, a premier Morawiecki, to takie zawieszenie głosu. Kto odmawia patriotyzmu opozycji? Kto mówi, że są odnucami Putina? Ten język premiera Morawieckiego jest ostrzejszy, ale Morawiecki nie ma za grosz talentu Urbana. Jak pan to odbiera? Czy to jest porównanie, które jest stosowne? No pan Morawiecki został przyłapany przecież na kłamstwach. Ma wyroki, które świadczą o tym, że niezależne sądy podjęły decyzję, że... Ja tylko pytam, czy to jest stosowne porównanie? Nie wiem, kim jest dla pana Jerzy Urban? Nie znałem Jerzego Urbana osobiście, więc nie jest dla mnie nikim, kogo bym osądzał, ani kogo bym wskazywał jako idola. Ale wiem jedno, no, o zmarłych się źle nie mówi. Ja tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia. Premiera Morawieckiego osądzam jako polityka, a Aleksander Kwaśniewski jest przyjacielem lewicy, więc też złego nic o Aleksandrze Kwaśniewskim nie będę mówił. Czy jest przyjacielem lewicy, ale jest też autorytetem, busolą, wyznacznikiem? No, Aleksander Kwaśniewski jest jednym z najważniejszych byłych polityków lewicy i jest jednym z tych, który na pewno jest słuchany na lewicy. Dziękuję bardzo, mówił Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.